Zdrowia, szczególnie dla amerykańskiego wyborcy. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No, o kim będzie dzisiaj rozmowa? No oczywiście. O największej czerwonej świni w Ameryce. Bernie Sanders. No niestety idzie w kierunku tego, że no będzie kandydatem wybranym przez socjalistów, demokratów amerykańskich na to, żeby ubiegać się o urząd prezydencki w listopadzie 2020 roku. Bernie Sanders odwiedził Amerykanina Alana Grossa 6 lat temu, kiedy Alan Gross był w kubańskim więzieniu. No, był w tym kubańskim więzieniu. No i ten Alan Gross, no on już nie został wypuszczony i wypowiedział się na temat tego, co, jak to było, kiedy Bernie Sanders odwiedził go właśnie w tym więzieniu. A dlaczego zareagował? No zareagował, no bo Bernie Sanders ciągle przeprasza za Castro, tylko tłumaczy Castro i wychwala Castro, wychwala socjalizm cały czas. No facet, który mieszkał przez pewien czas w kibucu w Izraelu, nigdy nie został tam w Izraelu, w zasadzie obywatelstwo miałby na 100% ze względu na swoich przodków, ale jednak Gross pamięta, jak to było w tym więzieniu w 2014 roku w lutym, kiedy senator z Vermont odwiedził go z dwoma innymi senatorami. Sanders, no on w zasadzie to nieustannie tylko walczy. Ciągle podkreśla walkę klasy, równość, sprawiedliwość społeczną, tego rodzaju wszystkie te idiotyczne głupoty, które były proponowane przez komunistów polskich, ruskich, rumuńskich i tak dalej. No wszyscy oni w sumie mogli mieszkać w Izraelu, a nie mieszkają. No i później to wszystko się pomimo tego pozawalało. Biden to ciągle wybiega przed Sandersa, no ale Biden no to już ma sklerozę, ma jakieś głupoty gada, w ogóle jest gorszy niż Breżniew chyba, sam nie wie co mówi, ludzie się śmieją z tego, także obydwaj tych dwóch dziadków, no najwyższy czas, że powinien być jakiś limit na jak długo można być w polityce, no bo to co się dzieje, no to po prostu ci ludzie są po 40-50 lat w polityce i dochodzą później w tej całej hierarchii politycznej, no i ze względu na staż są wysuwani do przodu. No jest to makabra. Demokraci boją się, że Sanders dojdzie na pierwsze miejsce, no ale on nie ma szansy na to, żeby zostać wybranym, nawet pomiędzy tymi demokratami. No, większość demokratów no, to są uczciwi ludzie, normalni ludzie, tyle tylko, że mają bardziej poglądy lewicowe, no ale mają poglądy powiedzmy lewicowe jak Kennedy, no ale jest 10 czy 15% wariatów, którzy mają poglądy lewicowe, jak Jaruzelski, co stan wojenny zrobi, czy Castro, który po prostu morduje i mordował i wsadzał do więzienia. No i dlatego demokraci na przykład w południowej Karolinie wybrali tego Bidena, no ale to jest cyrk. Sanders stara się zmienić definicję socjalizmu. Sanders no to mówi, że to nie są środki produkcji w rękach ludu, tylko że to jest sprawiedliwość i tak dalej, i tak dalej. No, no i bardzo często podkreśla model szwedzki socjalizmu. Tyle tylko, że model szwedzki socjalizmu no to nigdy nie działał. Bo praktycznie rzecz biorąc doprowadził Szwecję do ruiny, kiedy oni zaczęli kombinować tam w latach 60-tych, 70-tych.
cały ten socjalizm Sandersa, no to opiera się na rozdawnictwie, opiera się na nadawaniu wszystkiego wszystkim, no ale, ale pod warunkiem, że ludzie oddadzą prawa ekonomiczne do państwa, powiedzmy, czy do, dla tych, którzy zarządzają z nimi. No i w zasadzie równość prawną też oddadzą. Także, że ludzie będą po prostu dyrygowani przez komitety partyjne. No ale, ale wielu ludziom to pasuje. Znaczy pasuje. Prawdopodobnie nie zdają sobie sprawy z tego, na co się zgadzają. Tak? No ale cały ten Sanders i cała ta propozycja, żeby oni tam rozmawiali na temat przyszłości Ameryki, czyli Sanders względem Trumpa, no to, to nie ma w ogóle sensu. Ten Gross, no to on pracował jako kontraktor dla amerykańskiej agencji Międzynarodowy Rozwój. W 2009 roku wspomagał tam jakiejś organizacji żydowskiej. No Gross, jak samo nazwisko wskazuje, no jest to nazwisko żydowskie. No i on na Kubie pojechał do pewnej grupy Żydów, którzy tam chcieli się niby połączyć z tą diasporą międzynarodową. No i przywiózł im jakieś części do anten, do systemu satelitarnego. Nie wiem, czy całą tą dyszę przywiózł, tylko sam odbiornik. Dyszę może myśleli tam, że wykują z jakiejś starej beczki. No ale wystarczająco miał tego sprzętu, że teoretycznie mogłoby to działać. No i został zaaresztowany jako amerykański szpieg. Jak został za amerykański szpieg, miał 60 lat. No i przez 4 lata nie miał szansy wyjść. Tych trzech senatorów pojechało. No i w zasadzie dwóch usiadło z prawej strony, Sanders usiadł z drugiej strony. No i rozmawiali, tych dwóch senatorów z nim rozmawiało, Sanders milczał, no a później Sanders nie bardzo się udzielał w tym wszystkim, no ale później powiedział, że on nie widzi co jest złego z tym krajem. No tak, także idiotyczne spojrzenie, tak? Pojechał, odwiedził amerykańskiego obywatela, który jest w więzieniu i on się zastanawia się, czy pyta się, czy jest cokolwiek złego z tym. Także Sanders w ogóle nie ma pojęcia, co się dzieje. No jest jakimś hardkorowym komunistą. Gross sam w sobie, no to nie jest jakiś taki super prawicowy, no mało kto z powiedzmy z tych ludzi jest prawicowy, oni bardziej są na lewo, no ale nie tak na lewo jak Sanders. No i często krytykował, powiedzmy, politykę amerykańską za te embargo, za te wszystkie rzeczy, które Ameryka starała się, żeby Castro po prostu pozwolił Kubańczykom żyć. W Miami są tam miliony Kubańczyków, no może setki tysięcy Kubańczyków, które wyjechało stamtąd. No i Gross mówi, że Sanders, no to jest taki hardkorowy komunista. On Soviet Union, czyli ten ZSRR, kochał i uwielbiał w latach 1980. No i do tej pory ciągle uważa, że ten socjalizm, komunizm bloku wschodniego, szczególnie Rosji, to da radę utrzymać. Grossa wypuścili za Obamy. Za Obamy wypuścili go w 2014 roku w grudniu, kiedy Ameryka wymieniła go na trzech szpiegów, których złapano w Ameryce. I
I socjalizm, socjalizm w sumie, Sanders mówi, że to nie będzie kraj policyjny, że to nie będzie kubański, powiedzmy, stan policyjny, no ale, ale wiadomo, że w jednopartyjnym systemie socjalistycznym, no to większość po prostu zabija mniejszość, tak? Także jeżeli teoretycznie Sanders jakby doszedł do władzy, no to cały ten system się zrobi taki, że wszyscy konserwatyści po prostu jedyną metodą dla komunistów, no to jest zniszczenie, tak jak Hollywood, powiedzmy, niszczy wszystkich konserwatystów, tam nie ma aktorów, środki masowego przekazu niszczą zasadniczo konserwatystów, też nie ma dla nich miejsca, budżetówka, czyli szkoły i uczelnie, no to też po prostu niszczą tą konserwatywną mniejszość już niedługo, no ale to może dojść po prostu do fizycznego wysyłania na galery, do mordowania, do zabijania, do eliminowania, nawet do tego stopnia. Także demokraci ci środkowi, demokraci Kennedy'ego, rozumieją, że Sanders, jego punkty widzenia nie wytrzymają w listopadzie, no i szczególnie ten szwedzki model, który jest wymyślony, po prostu wydłubany z nosa. Jeżeli Sanders by faktycznie chciał zmienić Amerykę na model szwedzki, no to prawda jest taka, że tam socjalizmu to oni już zrezygnowali, no i doszli do wniosku, że więcej wolnego rynku, że więcej deregulacji, że mniejsze podatki, że likwidowanie najróżniejszych tam licencji, likwidowanie tych płac minimalnych i tak dalej. Trzeba by było zniszczyć czy zlikwidować podatki od własności, podatki od podarunków, podatki od testamentu i tak dalej, i tak dalej. Ten Social Security, który wszyscy mają, jest przymusowy, tam z lat 1930. Każdy pracodawca płaci 7,5% od pensji, no i każdy pracownik płaci 7,5% miesięcznie od swojej pensji, także odkłada 15% rocznie, czyli pracuje 6 lat, odkłada na jeden rok emerytury. No i byłoby zmienione, że nie byłyby te, nie patrzyłoby się na te benefity, które są obiecywane, tylko patrzyłoby się bardziej na to, co ludzie odkładają, no bo z każdym rokiem cały ten system to jest taki, że cały system mniej patrzy, ile z kasy zebranej, a patrzy, ile trzeba ludziom dać. No i to się wszystko przesuwa, rozsuwa. Ludzie się martwią, że tej kasy tam za 10 czy 15 lat zabraknie. Trzeba by było wprowadzić tak samo kupony, te tak zwane vouchery na szkoły, no bo w Szwecji czy szkoły prywatne, czy szkoły państwowe, no to jest voucher, który się płaci, czy tam daje się do szkoły, żeby dziecko chodziło. No w Ameryce związki zawodowe nauczycieli walczą przeciwko temu. Szwedzki eksperyment z socjalizmem w latach 1970 to była jakaś taka, powiedzmy, tragedia w historii szwedzkiej. Prawie zniszczyła ten kraj. No, teraz ta emigracja ludzi, młodych facetów w wieku poborowym z Bliskiego Wschodu, no to też wyniszcza Szwecję, cały ten eksperyment to praktycznie był niemożliwy. Po prostu nie pracowało, no i zdecydowali się jednak i wrócić z powrotem do w miarę tam reformy rynkowej. Także, że komunista Sanders, ogólnie rzecz biorąc, nie bardzo wie, o czym mówi. Jeżeli jesteś Polakiem, masz obywatelstwo amerykańskie i głosujesz, planujesz głosować, czy głosowałeś w przeszłości, czy zagłosujesz pierwszy raz, no to zdecydowanie zmień
swoje powiązania polityczne z demokratów na niezależnego albo na republikanina, jeżeli wylądowałeś w Ameryce i myśląc, że system, który mieliśmy tam za PRL-u, czy tam w czasie Magdalenki, czy po Magdalence, czy nawet teraz, no socjalizm nigdy nie pomaga. Ameryka jednak jakoś od 270-80 lat ma tą swoją konstytucję, tę wolność wypowiedzi, wolność sumienia, prawo do posiadania broni i wszystkie tego rodzaju rzeczy, gdzie ludzie w zasadzie przyjeżdżają po to, no byłoby zlikwidowane. Sanders nie będzie wybrany, no ale on by najchętniej to wszystko zlikwidował. Zdrowia! Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Też dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam. Tu można zrobić subskrypcję, nacisnąć dzwoneczek dzyń-dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego zdemonetyzowanego filmiku. Aha, mam nadzieję, że filmiki z Witoldem Gadowskim oglądaliście i wam się podobają.